Dzień dobry moi drogi, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj w końcu przyszedł czas na ulubieńców, czyli takie podsumowanie wszystkich testów, które miały ostatnio miejsce. Ostatnich ulubieńców nagrywałam 3 miesiące temu, więc dzisiaj będzie naprawdę sporo kosmetyków. Oczywiście przejdziemy przez produkty do włosów, pielęgnację, makijaż. No będzie tego trochę, więc film też myślę, że będzie dosyć długi, ale to jest taki ważny format w mojej ocenie i rzeczywiście kręcę tych filmów troszeczkę za mało, bo to są produkty, które właśnie trafiają do moich szafek łazienkowych. To są te, które wyciągam z testów, które szczególnie przypadły mi do gustu i z których korzystam po prostu z olbrzymią przyjemnością. Dlatego raz na jakiś czas zasiadam i z racji też tego, że właśnie tak rzadko nagrywam ulubieńców, to ich po prostu jest bardzo dużo. Więc to i dużo, dużo więcej, a także sporo mojego gadania. Jeżeli macie ochotę spędzić ze mną trochę czasu, serdecznie zapraszam. Jedziemy. Jeśli zobaczycie jakieś mikrowłoski na mojej bluzie, to są włosy, tak, to są włosy, ponieważ przed chwilą sobie obcinałam tutaj końcóweczki, bo zauważyłam, że te z przodu są troszkę za długie i potrzebowałam je wyrównać, więc po prostu chwyciłam równo między palce i uciąłam. Zrobiłam to po prostu tak jak stałam, więc trochę małych włosków na mojej bluzie, które już w większości tak strzepałam, jednak mogą być widoczne. Dobra, aha, jeszcze szybki update, bo na pewno pojawią się pytania o opaskę. To jest ostatni zakup z Reserved i była w promocji, kosztowała chyba 25 zł, więc spoko zakup, a ja jestem opaskowa, bardzo lubię takie właśnie płaskie opaski, nie takie nadbudowane, tylko takie, które nie powiększają głowy, więc ta ma bardzo fajny kształt i jest do kupienia w Reserved na promocji. Dobrze, zaczynamy. Okej, więc jedziemy z pielęgnacją i przejdziemy do kolorówki. Pielęgnacji jest sporo, nie jest to cała pielęgnacja, której używam na co dzień, która stoi w mojej łazience, ale wybierałam właśnie te takie perełki, które chciałam Wam pokazać. I skończyła mi się pianka z Yumi do mycia twarzy, którą kupiłam w Hebe. I ostatnio kupiłam Face Boom w Rossmanie. Cena była podobna, bo to też około 12-13 zł. I to jest po prostu pianka do mycia twarzy, każdy rodzaj cery, odwodniona, szara, pozbawiona blasku. Pianka, która przepięknie pachnie. To jest taki zapach trochę gumy balonowej, taki bardzo słodki. Trochę jak właśnie takie kosmetyki do kąpieli dla dzieci. Niespotykany zapach jak na piankę do mycia twarzy i nie spodziewałam się takiego zapachu, więc to było bardzo miłe zaskoczenie. I ona jest bardzo spoko, bo ona naprawdę jest skuteczna, usuwa też tusz, usuwa zabrudzenia, więc nawet jeżeli wiecie, tam nie mam filtrów na twarzy i potrzebuję tylko umyć twarz rano, czy właśnie na przykład wieczorem, kiedy nie noszę makijażu, to ona sobie naprawdę świetnie radzi, myję zawsze i tak dwa razy twarz. Dodatkowo to jest przepiękny opis, że ta pianka zrobi wszystko, a dzięki niej poczuję się jak gwiazda. Uwielbiam, ale rzeczywiście jest spoko, jest naprawdę bardzo fajną pianką, tanią, a skuteczną. Pozostając w temacie mycia, tym razem ciała, kiedyś w ulubieńcach też pojawił się płyn żel pod prysznic z Cien, to jest marka Lidlowa i wtedy opowiadałam, że uwielbiam, bardzo lubię zapach, mają spoko składy, świetną cenę i te opakowania po prostu idą u mnie jak woda. Przy dwójce dzieci żele pod prysznic to jest po prostu moment i ich nie ma. Jedna z Was napisała komentarz, że właśnie Cien i te płyny są dostępne w opakowaniach do jakby napełniania pustych butelek. I słuchajcie, to jest taka rewelacyjna opcja, bo tutaj koszt tego opakowania to jest coś chyba poniżej 10 zł, a jeżeli powyżej, to tak niewiele. I tutaj mamy jakby objętość dwóch butelek, czyli możemy sobie napełnić dwie puste butelki tym jednym, więc ja zostawiam puste butelki, dokupuję tylko to i jest to oszczędność i plastiku, i pieniędzy, po prostu super, super opcja, tym bardziej, że ja po prostu te żele bardzo, bardzo lubię, więc jak najbardziej wielkie, wielkie polecanko dla Cien w ogóle za taką opcję, że możemy sobie, wiecie, uzupełnić puste plastikowe opakowania, więc świetnie. Kosmetyki do włosów, czyli moja ulubiona kategoria. Ja ich naprawdę mam bardzo, bardzo dużo, ale dzisiaj opowiem o dwóch i o tym już wspominałam przy okazji odcinka z peelingami do ciała
włosów i twarzy. I wtedy też były produkty brązujące, ale po prostu musi się znaleźć w ulubieńcach, bo on jest tak fantastyczny. To jest prawdziwa petarda. W Hebe kosztuje około 10 zł. Wczoraj kosztował 10 zł, jak sprawdzałam, ale jego regularna cena to jest około 13, więc niewielka różnica. Ale jest to najlepszy peeling do skóry głowy, jakiego kiedykolwiek używałam. On jest oparty na trzech kwasach: mlekowym, migdałowym i glikolowym. Oprócz tego jest tutaj jeszcze różowa i biała glinka i ekstrakt z truskawki. On jest fantastyczny, on ma taką moc i naprawdę nie spotkałam się z tak fantastycznym produktem. I tego Wam nie powiedziałam te kilka odcinków wcześniej, że jego moc zauważyłam w momencie, kiedy nałożę, później spłuczę i ten osad, który spływa, nie jest biały. On jest szary, ten osad, który zostaje na umywalce. Widać autentycznie, jak wszystkie zabrudzenia schodzą ze skóry głowy, z włosów, więc właśnie po tym widać tą moc działania. I ja rzeczywiście po żadnym innym peelingu nie miałam tak brudnej umywalki. Więc wiecie, to są takie rzeczy, które mogę Wam opowiedzieć, jakby obrazując, na jakiej podstawie stwierdzam, że dany produkt super działa. Oprócz tego oczywiście czuję odświeżenie, czuję, że te włosy są śliskie, że są czyste, że są odbite od nasady, więc to wszystko tutaj oczywiście też jest zauważalne, ale właśnie ten brudny osad, który widzę na umywalce, jest takim jakby, wiecie, coś, co mnie od razu jakby ukuło w oczy. O, wow! No to jest to, po czym widzę, że działa. Więc naprawdę super. Oprócz tego, jak pokazałam na Instagramie Wam ten produkt, że to jest mój ulubiony peeling, to po prostu mnóstwo wiadomości, że to jest również Wasz ulubiony peeling do skóry głowy, więc naprawdę brawo Sri Lanka, to jest super robota. Kolejny, ostatni już kosmetyk do włosów dzisiaj to jest olejek do nabłyszczania włosów, taki suchy olejek, to się nazywa Dry Styling Oil Marc Anthony i to jest taki olejek, który jest na bazie olejku kokosowego i jest wzbogacony również masłem shea. Ja go używam po to, żeby nabłyszczyć włosy i je właśnie trochę tak wygładzić w bardzo małej ilości. Kiedyś opowiadałam Wam, że te wszystkie olejki do właśnie zabezpieczania końcówek, to mi się nie sprawdza, bo przetłuszcza włosy, ale to nie. Właśnie być może dlatego, że to jest suchy olejek. Robię to w ten sposób, że z dosyć dużej odległości rozpylam tą mgiełkę i wygładzam. Jedno, dwa psiknięcia i to wystarcza. Właśnie nie przetłuszcza włosów, a bardzo ładnie te baby hairs są ulizane i wiecie, tak one wyglądają tak akuratnie wtedy. To taki olejek jest właśnie tą kropką nad i w końcowej fazie stylizacji u mnie i no i rzeczywiście nie przetłuszcza, ale ja go używam naprawdę w minimalnych ilościach. Kiedyś do nabłyszczania używałam olejku WS Academy, po prostu nabłyszczacz, ale ten produkt już jest chyba nie do kupienia. W każdym razie rozglądałam się kilka razy w Rossmanie i nie widziałam. On był też bardzo fajny, no ale teraz to. Spoko, jest naprawdę całkiem fajne. Pomału przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Zacznę od lanoliny z Ziai. Już mam jej połowę opakowania, czyli jest w ciągłym u mnie użytku. Odkąd znalazłam, praktycznie używam codziennie przed każdym makijażem, przed każdym nagraniem filmu, bo to bardzo dobrze nawilża usta. Pozostawia taką przyjemnie tłuściutką warstwę i też rozprawia się z takimi spierzchniętymi, przesuszonymi ustami. Wygląda trochę jak błyszczyk, taki gęsty, więc spoko, naprawdę kosztuje kilkanaście złotych i sprawdza się rewelacyjnie. Dobra, jedziemy dalej. Przyniosłam sobie wielki kufel wody z cytryną, pielęgnacja twarzy. I chciałam Wam opowiedzieć o dwóch kosmetykach z Cosibelli, którą bardzo lubię. To jest drogeria internetowa. Mnóstwo kosmetyków pielęgnacyjnych, bardzo dużo kosmetyków do makijażu, ale uwielbiam ich markę własną, która nazywa się Skintra i to jest marka pielęgnacyjna. Dość dobre ceny, jak na składniki aktywne, które zawarte są właśnie w tych produktach. Nad tymi kosmetykami pracują specjaliści, dermatolodzy, więc zresztą ja się nie zawiodłam na tych kosmetykach jeszcze ani razu, więc wiecie, uważam, że to jest naprawdę świetna marka polska i to są kropelki witaminowe, nazywa się to Light Your Skin, mamy tutaj witaminę C 20%, witaminę E, kwas ferulowy i kwas hialuronowy. Ja nakładam te kropelki wieczorem na twarz w ilości 3-4 na suchą skórę.
I właśnie dzięki temu, że mamy tutaj kwas ferulowy, który nie posiada właściwości złuszczających, czyli nie będziemy czuły podrażnienia, nasza skóra się nie będzie właśnie łuszczyć, ale on bardzo fajnie działa, podobnie jak zresztą witamina C, na rozjaśnienie przebarwień i też reguluje pracę gruczołów łojowych. Więc te kropelki w ostatnim czasie bardzo, bardzo właśnie wieczorem często lądują na moją skórę i są super, naprawdę są świetne. I właśnie do rozjaśniania przebarwień służy również niacynamid, czyli kwas ferulowy i niacynamid, bo ja staram się, aby tutaj te przebarwienia mi nie wróciły, a także właśnie takie przebarwienia po jakichś takich większych pryszczach. Tutaj z tym walczyłam 2 tygodnie, to była taka wielka podskórna gula i też miałam tutaj. Więc kwas ferulowy i niacynamid to są te dwa składniki, które wprowadzam, żeby po prostu pozbyć się przebarwień i żeby, tak wiecie, rozjaśnić, nadać takiej fajnej młodzieńczej witalności mojej skórze. I drugi produkt to jest Let Your Skin Drink Up. To jest taki lekki, delikatny dla mnie krem na dzień, bo ja mam skórę mieszaną, więc staram się, aby te konsystencje pod makijażem czy w pielęgnacji porannej były bardzo lekkie. I tutaj z kolei nazywa się ten krem Let Your Skin Drink Up, bo ta mocniejsza wersja, ta bardziej bogata, nazywa się Let Your Skin Feed On chyba, czyli nakarm, a tutaj napój swoją skórę, i to pozwala mi rozróżnić te dwa produkty, bo tamten z kolei stosuję na wieczór, tam jest taka bogata formuła, a to jest coś bardzo, bardzo lekkiego. To jest taka emulsja, o, która spływa. Tutaj oprócz niacynamidu znajdują się również prebiotyki, które moja skóra bardzo lubi i one sprawiają, że ta formuła jest taka mleczna, taka otulająca, nawilżająca, i myślę, że to jest krem, który sprawdzi się osobom ze skórą tłustą, mieszaną. Dla osób, które szukają lekkich, podstawowych formuł w pielęgnacji dziennej pod makijaż, bo on się bardzo szybko wchłania, ale jednocześnie skóra jest bardzo dobrze nawilżona, jest taka rozpulchniona, współgra z każdym podkładem. Tutaj nigdy mi się nie zdarzyła sytuacja, w której coś by mi się zrolowało na tym kremie, więc pod tym kątem jest naprawdę fantastycznie. Dodatkowo jeszcze właśnie jest to krem, który jest skierowany dla osób ze skórą taką, która ma tendencję do tworzenia się zaskórników albo wręcz skóry trądzikowe. Mi sprawdza się rewelacyjnie, już od kilku dobrych miesięcy używam i jestem zakochana w tym kremie. Ostatni już dzisiaj krem, w dalszym ciągu pielęgnacja twarzy, Basic Lab Trehalozowy Krem Przywracający Równowagę. To jest ta lekka konsystencja, on się kilkukrotnie pojawił na kanale w momencie, kiedy byłam w trakcie kuracji retinolem i kurczę, ja wtedy bardzo cierpiałam, moja skóra była bardzo przesuszona, bardzo odwodniona, łuszczyła się, była pokryta, wiecie, taką wierzchnią szorstką warstwą. I ja nie mogłam sobie z tym poradzić i ten krem to załatwił. Łagodzi stany mikrozapalne intensywnie oraz długotrwale nawilża, niweluje szorstkość oraz łuszczanie się skóry. Więc to były dokładnie te przypadłości, które mi doskwierały w tamtym czasie. Używam do tej pory, mimo tego, że już pozbyłam się, wiecie, tych wszystkich właśnie dolegliwości, i cały czas tą lekką konsystencję. Zdecydowałam się pokazać Wam lekką, chociaż testuję też tą bogatą, ale jeżeli chciałybyście się zdecydować na jeden krem i macie skórę podobną do mojej, czyli mieszaną, z tendencją do wyświecania się, to mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej jest postawić na tą lekką konsystencję, bo ja i tak pod ten krem wieczorem nakładam sera, jakieś inne właśnie rzeczy nawilżające, więc u mnie ta pielęgnacja jest wieloetapowa i ten krem do wieczornej pielęgnacji równie dobrze się sprawdzi, a w drugą stronę ta bogata konsystencja u mnie nie sprawdzi się na dzień, więc taki wielofunkcyjny, moim zdaniem fajniejszy jest ten o lekkiej konsystencji, ale ja rzeczywiście po nim zauważyłam naprawdę sporą różnicę i olbrzymią ulgę właśnie w tym momencie, kiedy potrzebowałam uratować skórę po retinolu. I jak na Basic Lab, nie jest ta cena wcale zabójcza, bo nie kosztuje 250, tak jak kremy u nich potrafią. On kosztuje 100 i bardzo często marka robi promocję minus 20%. Nie wiem, czy mój kod jest jeszcze aktywny, bo kiedyś współpracowałam z marką Basic Lab. Jeżeli będzie aktywny, to wpiszę w opisie tego filmu.
zawsze to będzie jeszcze trochę taniej. I on w tym momencie na stronie Basic Lab kosztuje 199 zł. Jedźmy z kolorówką, bo tego będzie sporo. Natomiast nie mam wszystkich kosmetyków z danej kategorii, tylko te, których używam najczęściej, bo te, które były w ulubieńcach w ostatnim czasie i się nie zmieniły, postanowiłam ich tutaj nie wrzucać, żeby się nie powtarzać. No ale właśnie chciałam te perełki powyciągać, które towarzyszą mi najczęściej i które właśnie wychwyciłam z ostatnich testów. A w kolorówce, moje kochane, będą prawie same polskie tanie kosmetyki, bo teraz tak patrzę, co tu mam i rzeczywiście to jest głównie polski rynek kosmetyków, dość tanich. Jeżeli chodzi o maskarę, to najczęściej w ostatnim czasie moje ręce sięgają po Hean Billionaire. W ogóle mam dwie, myślałam, że mam jedną i cały czas myślałam, że używam tej samej, ale one są dwie i to nawet w dwóch różnych odcieniach opakowania, ale to jest chyba ta sama maskara. Billionaire. I pamiętam, że w teście ona wypadła dość dobrze, tylko chciałam jej dać pooddychać i ona sobie pooddychała i teraz rzeczywiście jakoś tak najczęściej sięgam po nią. Silikonowa szczoteczka, niestety, ale jak na silikonową to wcale nie drapie. Ona ma kształt taki zaokrąglony, który teoretycznie ma podkręcić rzęsy. Ja tego nie widzę, ale bardzo ładnie wydłuża, bardzo ładnie rozdziela rzęsy i nie pogrubia tak niesamowicie mocno, że wiecie, że ja czuję taki ciężar na rzęsach. To właśnie tutaj nie. To podkreślenie jest bardzo naturalne, ale jednocześnie widoczne. Więc spoko. Hean, naprawdę dobra robota. Mimo tego, że szczoteczka jest silikonowa, to ja nie widzę tutaj odbitych rzęs pod koniec dnia. Chyba, że się upocę, ale wiecie, to musiałoby być wodoodporne, a ja wodoodpornych nie lubię, bo mi ciężko się później je zmazuje. Szukam trwałych, dziennych, niewodoodpornych maskar i ta jest spoko. Matko, wiecie co, patrzę się teraz, co mi się z uchem stało. Jest takie czerwone. Ktoś mnie obgaduje. Mam nadzieję, że są tutaj fanki i miłośniczki neutralnych palet do oczu, bo mam trzy. I właśnie, też dlatego, że tak rzadko nagrywam ulubieńców, to pojawiły się aż trzy palety do oczu, bo gdybym robiła to miesiąc w miesiąc, to w każdym odcinku byłaby jedna. A tak mamy trzy. Każda neutralna, ale każda wyjątkowa. Pierwsza to Claressa we współpracy z Claudią Cukier Puder. Druga to My Secret I Celebrate. I trzecia Sunseek Real Pleasure. W mojej ocenie najbardziej taką klasyczną propozycją, paleta, która sprawdzi się najszerszej grupie kobiet, która jest paletą po prostu kompletną, bez żadnych zawirowań, bez żadnych wariacji. To są po prostu neutralne cienie z nutą różu, które będą działały bardzo odmładzająco, bardzo odświeżająco. Są cztery błyski, reszta matów. Bardzo przyjazna kolorystyka, bardzo taka moja, bardzo dzienna również, ale możemy wzmocnić, bo mamy tutaj przepiękne bordo, takie głębokie i nasycone. Formuła cieni jest cudowna. One w mojej ocenie są aż wygładzające, bo ja mam sporo właśnie takich załamań na powiece, ale w momencie, kiedy nałożyłam te cienie, ja zauważyłam, że ta powieka wygląda bardzo, bardzo gładko. Na tyle gładko, że ja w momencie, kiedy testowałam tą paletę, nie użyłam błysków, bo tak mi się ten mat podobał. Świetna jakość, też przystępna cena, bo ta paletka kosztuje w zależności też od drogerii od 50 do 70 zł, ale mamy tutaj wszystko i nie musimy szukać ani błysku w innej palecie, ani matowego beżu. Ona jest kompletna. Kolejną propozycją to właśnie Sunseek i Real Pleasure. Paleta dostępna w drogerii Natura, ale też widziałam, że na Allegro można dostać te cienie. To jest zupełnie inna historia, bo to są chłodne brązy. Mamy tutaj cztery błyski, reszta maty. Jest też głęboka czerń. Bardzo, bardzo nasycone brązy. Tutaj pigmentacja jest naprawdę idealna, ale jest też taki jeden cieplejszy brąz, który też nakładałam na całą ruchomą powiekę, rozdymiałam, dodawałam trochę jasnego i po prostu biegłam.
Ten brąz tutaj jest naprawdę świetny. No i właśnie te chłodne tutaj propozycje. Ja się czuję w tych cieniach naprawdę bardzo dobrze. Wiem, że nie wszyscy lubią chłodne, ale jeżeli szukacie właśnie chłodnej, takiej zimnej kolorystyki, to ta paleta jak najbardziej mogę ją po prostu ją polecić, bo i praca jest fajna, i nie sypią się, i nasycenie kolorów. Wszystko jest w jak najlepszym porządku z tą paletą. Super. I ostatnia, najtańsza propozycja również z drogerii Natura to My Secrets I Celebrate. To jest paleta najbardziej zwariowana z tych wszystkich. I tutaj również praca z tymi cieniami, nasycenie, to, że się nie sypią. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. To bordo jest przepiękne. Dzisiaj na całą ruchomą powiekę nałożyłam ten cień, rozdmiłam nieco właśnie tym najpiękniejszym i wewnętrznym kąciku jest trochę tego różu. Ona będzie też najtańszą paletą, bo będzie kosztowała około 59 zł. Ja kupiłam na promocji za 39, więc można też polować na promocję, ale we wszystkich tych cieniach jakość jest bez zarzutu. Ta paleta razem z tą będą miały bardzo masełkową konsystencję. Fajne nasycenie jest kolorów. Tutaj te cienie będą troszeczkę bardziej suche, natomiast nie jest to wada, a po prostu cecha. Bardzo dobrze pracowało mi się z każdą z nich, natomiast chciałam tak tylko Wam zaznaczyć, że tutaj jest super miękkie masło, tutaj jest super miękkie masło. Tutaj jest rewelacyjna pigmentacja, ale cienie są troszkę bardziej suche w wyrazie. Ale tak jak mówię, to jest cecha, a nie wada. Więc takie moje trzy propozycje neutralnych cieni do powiek. No tutaj mamy trochę bardziej zwariowaną propozycję dla osób, które lubią czasem poszaleć. Ostatnio wróciłam do kresek i coraz częściej właśnie one lądują na moich powiekach. Ale lubię tą kreskę w brązowym odcieniu, bo uważam, że ona odciąża makijaż, nie jest właśnie taka ciężka i przytłaczająca, ale jeżeli lubicie czarne, to absolutnie na uwagę zasługuje liner od Claresy, który jest eyelinerem w pisaku. Momencik. Bałam się, że jak otworzę tak z rozmachem, to może mi coś chlapnąć na białą bluzę. To jest eyeliner w pisaku z ultra cienką końcóweczką, właśnie taką włoskową. Ja uwielbiam właśnie takie rozwiązania pisaków z włoskami. One są bardzo precyzyjne, nie zapychają się. Możemy zrobić bardzo cienką kreskę. Ten eyeliner rysuje sam. Jest niezawodny. Jest po prostu niezawodny. On nie będzie zacinał, nie będzie się wylewał. Jest bardzo trwały, bardzo precyzyjny. Tylko jest czarny. Jeju, gdyby Claresa wypuściła w brązie, hit, po prostu hit. Ale jest naprawdę genialny. No i wiecie, kosztuje kilkanaście złotych, więc to jest czarna propozycja. A brązowa to Essence Liquid Ink Eyeliner w odcieniu brązowym, który tak naprawdę brązem nie do końca jest, a jest to odcień takiego głębokiego burgundu, który na upartego można nazwać brązem, ale ja tutaj widzę pierwiastek właśnie takiego borda i ten odcień pięknie komponuje się właśnie z brązowym smoky eye, z brązowym makijażem oka, z bordowym makijażem oka. Ja takie ostatnio noszę najczęściej i on mi tutaj gra naprawdę doskonale. Dodatkowo jest super trwały, naprawdę jak on zastygnie, to dopiero płyn micelarny albo kontakt z wodą może go usunąć, bo w momencie, kiedy on zastygnie, to już się nie ruszy. I widzicie właśnie tutaj różnicę kolorów między czarnym a tym brązowo-bordowym. To jest Essence i to jest eyeliner w pędzelku, takim po prostu klasycznym. Wolałabym, żeby był to jednak pisak, ale czasami nie można mieć wszystkiego. Bardzo mało na rynku jest takich pisakowych, brązowych eyelinerów. Szkoda, ale Essence wypuścił naprawdę bardzo ciekawy i unikatowy odcień. Puder do twarzy i tutaj absolutnie nic się nie zmieniło, ale myślę, że umieszczę właśnie ten puder w ulubieńcach po raz kolejny, bo używam tylko jego. Od wielu miesięcy to jest Claresa Blur. I żaden inny do tej pory go nie przebił. Jest fantastyczny. Bardzo ładnie utrzymuje makijaż, ale w takim miękkim jego wydaniu. On nie będzie mocno matowił, mimo tego, że ja mam skórę mieszaną.
to nawet jak podkład się wyświeci, to przy użyciu tego pudru cały makijaż zyskuje właśnie takiej miękkości, lekkości, skóra jest niesamowicie pięknie wygładzona, nie ma drobinek, nie będzie odbijał światła, ale to jest tak jakby puder dla mnie trochę odmładzający, bo on rzeczywiście tak łagodzi widoczność każdego jednego podkładu, niezależnie od tego, czy to jest podkład za 200 zł, czy to będzie podkład za 20-30. On po prostu upiększa każdy podkład, więc i to też niezależnie, który odcień wybiorę, bo teraz trzymam w ręce ten beżowy, ale ten różowy działa dokładnie tak samo, tylko pachnie różami, ale ja nie widzę różnicy, żeby wiecie, czy jeden wybielał, czy zaróżawiał na mojej skórze, po prostu jest to niewidoczne. Wiem, że osoby właśnie z takimi różowymi podtonami, z bardzo jasną skórą wolą ten beżowy, ja nie widzę różnicy, ale tak, naprawdę najfajniejszy puder, jaki kiedykolwiek trafił w moje ręce. Clarissa Blur. Wyciągnęłam to, co wiecie, używam tak na bieżąco z mojej kosmetyczki i teraz nie pamiętam, czy pokazywałam w ostatnich ulubieńcach te dwa bronzery. Jeden jest z Vicky Gabor i Ingrid, drugi jest z Golden Rose. To są bronzery kremowe. Jeden jest w sztyfcie, drugi jest po prostu klasycznie w kremie. Bardzo bogaty i nasycony odcień ciepłego brązu właśnie do ocieplania karnacji. Jeżeli macie za jasny podkład, możecie sobie właśnie ocieplić trochę albo wykonturować się, ale trzeba by było nakładać pędzlem bardziej precyzyjnie, bo on ma tak miękką i kremową formułę, że się bardzo ładnie i też bardzo łatwo roznosi po prostu na twarzy i ciężko jest uzyskać taki efekt takiego wiecie, konturu utrzymującego się w jednym miejscu, bo on się po prostu tak szybko i fajnie blenduje, ale ma przepiękny, ładny kolor i jest to propozycja drogeryjna, więc on cały czas jest u mnie w kosmetyczce i bardzo często z niego korzystam, bo jest też po prostu łatwy w aplikacji, ale jest też dość ciemny, więc nie wiem, czy on będzie odpowiedni dla jasnych karnacji. Dla jasnych karnacji z kolei, z ultra przyjemną konsystencją, mam taką propozycję. To jest Sensik Cream Blush. I to jest teoretycznie róż, natomiast właśnie jedynka, bo trzymam w dłoni odcień numer 1, jest tak pięknym odcieniem brązu. I dla mnie to jest odcień takiego delikatnego kakao, wiecie, jak tego kakao nie wsypiecie za dużo do mleka. I on już ma chłodniejszy odcień. Tutaj zrobię Wam porównanie jednego i drugiego. Tutaj jest Sensik i tutaj jest Vicky Gabor, zupełnie dwa inne. Ten jest przepiękny, ten tutaj chłodny Sensik jest po prostu przepiękny, ale dla mnie w tym momencie już jest za jasny, więc ja nie mogę z niego korzystać. On mi nie, wiecie, nie zaznaczy kości policzkowych, albo zrobi to bardzo delikatnie. Będzie też troszkę mniej wydajny, bo ta pigmentacja jest odrobinę mniej nasycona niż w Vicky Gabor, ale odcień jest sztos, po prostu jest absolutnie fantastyczny, przepiękny jest ten kolor, tylko przypominam, że to jest róż do policzków, jeżeli będziecie szukały na stronie albo właśnie w drogerii, w szafie, to szukajcie pod różami. No i trzeci Golden Rose, klasyczna kredka, skoro już mam tutaj wysmarowane, to zrobię jeszcze tego swatcha dla porównania odcieni i on jest właśnie troszkę bardziej chłodniejszym kolorem, to jest kredka o numerze 23. Ale to jest kredka, dzięki której właśnie ja mogę sobie wykonturować policzki, bo ona się lepiej trzyma i jest troszeczkę bardziej sucha w wykończeniu, dzięki czemu nie roznosi się tak na policzki. Ja mogę sobie ten kontur ładnie tutaj utrzymać i wypracować. Łatwiej dla takich osób początkujących będzie pracowało się na pewno z tymi kremowymi formułami, bo tutaj musimy mieć troszeczkę wprawy właśnie w takim ładnym rozblendowaniu. Odcień podoba mi się niesamowicie. No i właśnie też to, że ja mogę sobie ten kształt tak bardzo precyzyjnie wyrysować. Więc mamy Golden Rose, Sensik i Ingrid. Rozświetlacze? Nie mam jednego ulubionego, mam wiele ulubionych. I myślę, że można by było stworzyć cały jeden odcinek o rozświetlaczach po prostu. Ale na przykład to, co mam dzisiaj na policzku, to jest paletka Make Up Revolution z Ma Fashion. Ona tak wygląda. Niestety welurowe opakowanie nie ułatwia utrzymania tych kosmetyków w czystości, bo się po prostu za szybko brudzi.
Ale dzisiaj właśnie jest ten rozświetlacz, który jest przepięknie szampańsko-złoty. On nie będzie jasny, nie będzie się wybijał, ale też nie będzie przyciemniał, nie ma drobinek i nadaje ten blask taki bardzo miękki i subtelny. To jest taki błysk idealny dla mnie na dzień, który właśnie zmiękcza też w moim odczuciu makijaż. Bardzo lubię też bronzer, który jest ciepłym dosyć wydaniem, a w opakowaniu wydaje się być chłodny, ale tą paletkę bardzo lubię i właśnie dzisiaj wylądowała u mnie na policzkach. Nie jest to nowość, bo Ma Fashion wiem, że wypuściła teraz nową kolekcję, natomiast ta stara w dalszym ciągu jest u mnie w użyciu. I tak sobie właśnie myślę, że być może jakiś odcinek nagram z kosmetykami, które nie są wcale nowościami, ale które są świetne, które w dalszym ciągu są w sprzedaży i które zostały trochę zapomniane, bo cały czas, wiecie, pędzimy za nowościami, kupujemy nowe kosmetyki, ale czasami warto poszperać w szufladach i zrobić super fajny makijaż tym, co mamy. Okej, ale róże. I róże mam tutaj dwa. Ja bardzo rzadko używałam róży do tej pory, ale idzie wiosna i jakoś tak... chyba częściej chce mi się pąsa na policzkach. To jest znowu Sensik. I dwa róże, jeden w odcieniu Timeless, ten bardziej neutralny i odcień Bloom, czyli zwariowany róż. On jest matowy, ten będzie taką wersją połyskującą, tutaj zobaczymy po roztarciu taką złotą taflę. To jest wersja bardziej dzienna. Ta natomiast w opakowaniu jest mega zwariowana i ona też jest tak na żywo, bo wiecie, pigmentacja to jest naprawdę bezbłędna. To jest dokładnie to samo na palcu, co w opakowaniu, więc trzeba mieć naprawdę lekką dłoń do nakładania tych róży, szczególnie tego odcienia. Ale dzisiaj na policzku właśnie on wylądował. I w momencie, kiedy ja już się nauczyłam trochę pracy i wiem, że ta formuła jest tak bogata, ja po prostu otrzepuję bardzo mocno pędzel. Ten pędzel jest takim pędzlem niezbitym, tylko takim, wiecie, miękkim i wtedy otrzepuję jeszcze mocno o dłoń i aplikuję, bo kolor jest, słuchajcie, taki rześki, taki wiosenny, taki radosny, że nie mogłam sobie odmówić i tak, one bezsprzecznie trafiają do mojej kosmetyczki. Za kilka dni wyjeżdżam i takie maluszki po prostu nie zajmują dużo miejsca, a mam przyjemny kosmetyk, który wygląda bardzo wdzięcznie, bardzo radośnie, jest w świetnej cenie i naprawdę w super jakości, więc Sensik znowu bardzo dobra robota. W ostatnim czasie wróciłam do korektora z Paese Run for Cover i ja mam go w odcieniu numer 40. Szukałam w swoich zasobach korektora, który będzie troszeczkę ciemniejszy, bo wszystkie, które mam w tym momencie, są za jasne. Jestem wysmarowana samoopalaczem i te, które lubię, są po prostu za jasne i mam oczy pandy. Szukałam czegoś ciemniejszego i przypomniałam sobie o tym. Run for Cover, zastygająca, bardzo kryjąca formuła. Tylko właśnie ja go używam w bardzo niewielkiej ilości w wewnętrznym kąciku tu i tu. Rozprowadzam później pędzlem. Nawet nie gąbką, tylko właśnie pędzlem mam jakąś taką większą kontrolę nad tym, gdzie ten korektor jest umieszczony. I słuchajcie, jestem pod wrażeniem, jak on ładnie wygląda. On się absolutnie nigdzie nie gromadzi w zmarszczkach. Na pewno kluczowa jest ilość, no bo to jest dosyć taka gęsta, zastygająca formuła, więc naprawdę niewielka ilość. Ale jak on sobie zastygnie, to się nie przemieszcza, właśnie bez pudru. Więc super Paese Run for Cover wróciłam i bardzo, bardzo lubię. To były kosmetyki, które są super i są tanie, ale teraz będzie kosmetyk, który jest super i jest niestety trochę droższy, a mowa o podkładzie Lancome, czyli najnowsza wersja Tint Idol Ultra Wear. To jest podkład, który ja uwielbiałam, to jest właśnie jego nowsza wersja. Test tamtego poprzednika jest na kanale i ja w momencie, kiedy tylko go zaaplikowałam, już się w nim zakochałam, bo podoba mi się w nim wszystko. I krycie, i trwałość jest po prostu niesamowita. Na mojej mieszanej skórze, gdzie ja mam problemy z utrzymywaniem się podkładów, praktycznie każdego, 8 godzin, to jest super wynik dla mojej mieszanej skóry, a ten podkład utrzymuje się przez 8, to tak bez żadnych poprawek. Dodatkowo przy teście tej nowej wersji byłam na treningu, bo sama byłam ciekawa, jak on będzie wyglądał po takim, wiecie, porządnym upoceniu się. Więc on przetrwał ten test i
ja mam takie założenie, tak samo jak mam ubrania na co dzień, też mam kosmetyki na co dzień, ale kosmetyki, jak i zresztą ubrania, mam na specjalne okazje. I to jest właśnie taki podkład. Jest naprawdę cudowny i niesamowity. Jeżeli właśnie miałabym postawić na jeden wysokopółkowy podkład, który idealnie stawia się z moją mieszaną skórą, to właśnie będzie ten. Ale nie zmieniła się jedna wada tego produktu, bo on ma jedną wadę, a to jest niestety oksydacja, czyli ciemnienie. I ja zrobiłam sobie tutaj próbkę przed chwilą, jakieś 2 minuty temu, żeby pokazać Wam, jak będzie wyglądała świeża warstwa. No to są takie dwa porządne odcienie, więc to trzeba mieć na uwadze, że ten pod... O, teraz widać. On ciemnieje. Ale najlepiej jest jednak pójść do Sephory, sprawdzić, odczekać, zrobić właśnie swatcha, pochodzić z tym swatchem na ręce i dopiero wtedy sprawdzić, czy ten odcień będzie odpowiedni i dobierać właśnie tak 2-3 tony jaśniejszy. No bo no, po prostu ciemnieje. No niestety, nie zmienili. Natomiast formuła, utrzymywanie się, krycie i tak dalej jest bez zarzutu. Bardzo rzadko pojawiają się w ulubieńcach takie polecajki domowe, ale jak coś jest naprawdę super rewelacyjnego, to wrzucę. I mam tutaj odtłuszczacz uniwersalny Megalio chyba, czy Melio? Melio, chyba się wymawia Melio. To jest, słuchajcie, preparat, który mieszka u mnie w kuchni i ja tym traktuję wszystkie powierzchnie płaskie. Blaty, kuchenkę, fronty, super odtłuszcza, wszystkie plamy schodzą, wiecie, po gotowaniu jadę, jak leci po prostu po całej kuchni tym. Ale to jest też świetne do usuwania tłustych plam na ubraniach, wiecie, jak dzieciaki zjedzą rosół, zupę, cokolwiek, wrócą z przedszkola, ze szkoły z ufajdaną kurtką, bluzą, spodniami, to tym, po prostu spryskuję tym, wrzucam do pralki i załatwione. Więc spoko, naprawdę bardzo fajny produkt, ja kupuję w Lidlu i on kosztuje coś około 20 zł, ale ma naprawdę szeroki wachlarz zastosowań, więc taka moja polecajka kuchenno-pralnicza. Tak, ale moja mama też właśnie używa i ona w zasadzie powiedziała mi, żebym popsikała tym żółtym odplamiaczem na ubraniach, więc zrobiłam i rzeczywiście działa. Melio. Widziałam też na reklamach u influencerów, że polecają i że jakiś czas temu była taka szeroka akcja promocyjna. Super, naprawdę świetny. To wszystko na dziś. Bardzo się cieszę, że udało mi się nagrać ulubieńców, bo właśnie długo ich nie nagrywałam. Myślę, że będę robiła teraz po prostu częściej tego typu formaty, bo myślę, że ten film dzisiaj będzie trwał bardzo długo. Wiem, że nie wszyscy mają czas na tak długie odcinki, więc jeżeli będę je robiła częściej, to one też będą krócej trwały. W każdym razie, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak było, będzie mi super przyjemnie. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. Jak zawsze czekam na wszystkie Wasze komentarze. Pamiętajcie, że wszystkie linki do omawianych dzisiaj kosmetyków, a będzie tego sporo, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tam również znajdziecie linka do mojego Instagrama, jeżeli macie ochotę sprawdzić, co u mnie na co dzień słychać. A ja się z Wami żegnam, życząc Wam udanego tygodnia i cudownego weekendu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!